Państwa, jeden z najwybitniejszych twórców kina światowego i współtwórca Polskiej Szkoły Animacji, który początkowo pracował w Bielsku-Białej, w pierwszej polskiej wytwórni filmów rysunkowych, po czym właściwie współtworzył studio miniatur filmowych, które w pewnym okresie historycznym było najważniejszą wytwórnią polską filmową i w tejże właśnie wytwórni powstały jego najlepsze filmy. Zasłynął z tego, że jako pierwszy twórca animacji malował bezpośrednio na taśmie celuloidowej. Takie filmy właśnie między innymi jak Mały Western, to była legitymacja Witolda Giersza. Baletnica, która miała swoją spódnicę do samej, jak gdyby do samej ziemi, była umieszczona na podkładce ze sklejki po prostu. Drut był do niej przymocowany, tak ona stała w miejscu. Ruch nóg nie był widoczny, bo nie miała po prostu, tylko długą taką spódnicę. Kiedy się przesuwała, biegła czy tańczyła, samym ruchem spódnicy imitowałem jak gdyby jej kroki czy bieg. Natomiast mężczyzna, pan we fraczku, miał nogi ze skręconej bibułki na drucie i przy każdej nóżce było takie zrobione małe oczko z drutu, którym w to oczko musiałem wbić gwóźdź, żeby przytrzymać jego nogę w momencie, kiedy on na jednej nodze tam stał i poruszał się tam z końca. Tańczył, prawda, więc raz na jednej nóżce, raz na drugiej i w oczka tych końcówek no, musiałem wkładać gwóźdź, żeby przymocować go do podłoża. A całe podłoże to był brat, czarny brat błyszczący stolika.